Let's remix it. Wierzcie lub nie, ale w poprzednim odcinku zbieraliśmy na jedno ulepszenie. Czyli na przykład pancerz do 60% aż podniesiony. Dobra, zbieramy na kolejne, tam widziałem hamulce. Można też za 20 kupić. Silnik niestety poza moim zasięgiem, ale klaksony pojawiły się nowe razem z aktualizacją biznesową. No i mamy naszą muzyczkę, chyba trójkę, tak? Nie, moment, gdzie to było? Nie? No. Ale mi najbardziej podoba się trójka, nie wiedzieć czemu, jeżeli dobrze pamiętam. Evil Snowman. I od razu nadałaby się też maska, bałwanka. Ale dobra, no to co, wyjeżdżamy. W dzisiejszym odcinku, kochani, znowu bez challenge'a, po prostu pojeździć sobie, pozarabiać troszeczkę pieniędzy, ulepszyć wreszcie tą wakkę. No status życia super lamy trzeba podwyższyć znacząco. Oh shit, dzień dobry, takie spotkanie. Niespodziewany dosyć, powiem szczerze, wjeżdżamy za nim. Ach, kurde, nie chciałem dokładnie w ten sposób, dokładnie nie w ten. Ale co, no wyjeżdżam od razu i tak nie stać mnie na nic, mogę co najwyżej naprawić. No nie, pewnie, że nie. I tak zaraz rozwalę. Ale to jest kolejny koleś niby. Gdzieś? Aha, już wyjechał. Dobra, no to co w tym odcinku? Może zielony pojazd, ale nie, no to nie są aż tak duże pieniądze. A w sumie zobaczmy, jak tam obstawa na serwerze, jak to wygląda. FCBA i Figa? Sporo osób z tych ekip. Może coś się kroi. Dobra, rzućmy okiem na dużą mapę. Wokół jakiego miejsca oni krążą? Tutaj paru tylko. Tutaj dwóch. Dobra, a reszta? Tutaj znowu dwóch. Nie no, czyli rozproszeni są po prostu po całym terenie, co zrobić. Okej, no to w takim wypadku może znowu jakąś akcję, żeby coś faktycznie szybko zarobić. I znowu zdamy się na random, a co tam, dobra, nie będę testował na razie 60% opancerzenia mojej fury. Nie ma takiej potrzeby. Później taka okazja nadarzy się sama, więc póki co dołącz do akcji. Losowa, tak jest. No i zobaczymy. Wyścig może ku waszej uciesze, czy jeszcze może coś zupełnie innego? Coś, czego jeszcze nie grałem na przykład. Podobno w żadnej misji o przetrwanie. Znaczy 10 fal nie wytrzymałem podobno. Taka jazda. Choć przypominam sobie, że no kurczę, zdarzało się już. I to nie raz i nie dwa. No ale dobra, trudno. Nie będę teraz pluł na Rockstar, dlatego że paru statystyk nie mają tak jak należy. No ej, no spokojnie. Zbyt dużo fanu nam dają wszystkim razem, żeby teraz na nich psioczyć. Osiedle przyczep. Deathmatch na osiedlu przyczep na Grand Seniora. Życie i umieranie. Na pustyni to sielanka. Jeżeli nie zwracasz uwagi na wieże transmisyjne, słupy energetyczne, anteny satelitarne, farmę wiatrową, linię kolejową i znajdujące się kawałek dalej więzienia o zaostrzonym rygorze. Idealna okolica, żeby wychowywać dzieci. Nic tylko posyłać do przedszkola. 20 zabójstw, 10 minut, dwie drużyny, Solwax, broń. Gdzie jest broń? Nie widzę. Czyli czyżby tylko podniesiona? Nie, no widzę na samym dole. Na samym dole. Własna plus zebrana, czyli ktoś ma tutaj setną rangę, ktoś miał, więc jakby co dostanę po paszczy. Dobra, dajmy 1000, żeby na pewno starczyło. A, i tak nie stać mi na więcej, więc nie kupię nawet kamizelki na dobry początek. Ani nawet nie postawię nic na siebie, bo nie mam. No chyba, że z zakłady takie mikro. W sensie 14 dolków. Ej, no takie coś mógłbym nawet ja postawić, choć unikam hazardu jak ognia. Mam tendencję do popadania w uzależnienia. Gaming jest jednym z takich uzależnień. Ale tym chyba, które daje mi najwięcej. Na pewno więcej niż palenie szlugów, to na pewno. Okej. Okay. Wygraj deathmatch przy użyciu samego pistoletu. Co? Takie zadanie jakieś? Dobra, no to ja mam tutaj przeciwpancerny. Jakby co? Okej, okay, przeskoczymy sobie do środka może. Kogoś? Coś? Jakoś coś? Gdzieś tam? Nie? To okej, chowamy się teraz tu. Nie? A tam gdzieś dalej dopiero. Dobra, ale faktycznie mam sam pistolet. Oh shit! Beton! Z tamtej strony. Nie, dobra, jest nas tylko dwóch, więc złoż, walić to, że pistoletem. Walić to! Teraz naprawdę rozważne granie, więc już pozycja przygarbiona na krześle została przyjęta.
No no i to było to, jak się piechol weźmie do roboty. Ta. Gdzie się podział mój skill? Jeżeli takowy kiedykolwiek był, oczywiście. No dobra, to się pojawił mój. Jest, ściągnął kogoś. No jak miło, nareszcie. Coś się udało, ale okej, idę z tej strony. Może na kogoś trafię. Tam jakoś coś? Nie. Tu? Też nie. Dobra, ktoś tam znalazł testosteron, żarłacza, całkiem spoko. Dobra, z tamtej strony, to tutaj przebiegnę. Troszeczkę na widoku. Nawet trochę bardzo można powiedzieć. No przecież pięknie dostaje, no. Dobra, jak tam wygląda sytuacja? Kurde, kiepsko. Niestety. No ale co tu zrobić? Jeden co mogę teraz wyskoczyć i go trzasnąć. No pa! Nie. Co to miało być? Czemu mój auto M nie zadziałał tak jak powinien? Przecież bezkolbowy karabinek, no. No dobra, udało się chociaż za grobu go ściągnąć. Ja nie mogę, ale kiepsko. Nie, no raczej nic tutaj nie zarobię, a poza tym coś czuję, że zaraz mój czas na nagrywanie się skończy. Ktoś dobija się do drzwi, ale jak wiadomo, gry multiplayer przez sieć nie można spauzować, więc ktoś sobie poczeka. Troszkę. Aha, tam na górze. Mhm, dobra, to jest przydatna wiedza teraz. Więc może snajpę nawet. Nie, 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 lepiej nie, bo tutaj stoję tak jak taki osioł. Czemu cały czas z tej strony? Wo. No nie wierzę. Ja mnie kaczka robi. Sweeter, dog. Nie no, dog, dobra. Nie kaczka, tylko dog, autentycznie. Więc jeszcze gorzej, nawet nie żywe stworzenie. No. No. Chociaż tyle, nie? Chociaż tyle. Dobra, tam ktoś coś, jakoś coś. No przecież widziałem kolesia, no. Dokładnie. Co z tego, że auto im go nie złapał, starczyło dobrze postrzelać. No, no gdzieś tam. Cholera. Nie, dobra, ej, on go sprzątnął. To nie dziwota, że mój auto im nic nie łapie. Jak tam żywej duszy już nie ma. Dobra, chodźmy tu. Słabo. No, kurde, za bardzo jestem wychylony. Dobra, idzie z tej strony. Spoko. Ja już do niego zaczekam tutaj. Albo w sumie może lepiej nie czekać, może lepiej wyskoczyć po prostu za narożnika. Z auto-aimem, no kurde. Nie łapie. Niedobrze. No tam przecież biegnie. Kurde. A dobra, on go zabił. Już druga seria bez śmierci, co jest grane? Dobra, no. I oczywiście wykrakał to, bo schapał się na nóż chyba. Po co ja tam leciałem w ogóle? No, aż chyba niewiele pozostanie teraz do przegranej naszej drużyny. Mhm. Dobra, ale jest ich trzech. Może też jednego z tych trzech uda mi się zrobić. Nie, chyba bardziej z tej strony właśnie. Nie. Czekaj, aż wybiegnę. No. Kurczę, już się chowałem. No i co? Finito. Przegrany. That's all, folks. Wygraj deathmatch przy użyciu samego pistoletu. Ja w ogóle raz, że nie wygrałem, dwa, że nie używałem pistoletu praktycznie w ogóle. Więc tylko 2400 baksów. No co zrobić? Mhm. No. Zero szacunku dla przegranych. Ze strony tego gościa. No, no dobra, łapa do góry, czemu nie? Dantemu się podobało. Okej. Okay. A jak tam reszta? Ogólnie mega kiepski wynik, ale koleś zginął więcej razy ode mnie. Patrząc proporcjonalnie, no też stosunek zabójstw. To śmierć mam lepszy. Ej. Nie. Presja tłumu, odśwież. Presja tłumu, no. Dobra, kit, postrzelajmy jeszcze. Jeszcze ten jeden raz, może tym razem się poprawię. Choć równie dobrze mogę być oczywiście wgniecony w glebę. Heh, dobra. Do
Dubausi jest elegancki i flegmatyczny, ma poczucie wyższości, świra na punkcie podziałów klasowych i agresję czyhającą pod kapeluszem. Typowy Brytyjczyk. Czytaj, jest projektowany, budowany i kupowany za granicą. Dostępny do kupienia za pośrednictwem Legendary Motorsports. Chyba. Dobra, presja tłumu, tak? Dobrze domniemam? Tylko ilu się połasiło na ten tryb? Dobra, spoko, po trzech w teamie. Jeżeli oczywiście poczekają, wszyscy zdążą dołączyć. Soul Wax ustawiony, wymuszona plus zebrana, okej, może tak być. Wymuszona broń pistolet bojowy, też spoko. Ja nie mam nic przeciwko. Będę musiał headshoty posyłać. Czy jeszcze wyżej sobie podnieść tą poprzeczkę, nie? No, najlepiej. Zwłaszcza mi źle idzie. Kurde. Ale spoko, obstawa jest. 40 sekund, zobaczymy jak to się rozwinie. No albo jednak nie poczekaliśmy tych 40 sekund chyba. Minęło może z 10 max. I ktoś uznał, że tyle osób wystarczy. No po czterech. Na, czemu nie? Mogę coś postawić? A, 400 niech będzie. Kamizelki nie kupuję, bo to jest niepotrzebny wydatek. Przy takim budżecie oczywiście. Jakbym miał miliardy, no to oczywiście za każdym razem bym sobie kupował. Nawet do misji jeżdżonych. Samochodami, samolotami, obojętnie. Wtedy nie byłoby sensu po prostu oszczędzać z taką sumą na koncie. Ale dobra, chciałbym, co wszyscy gotowi. Salut. Jedziemy, panowie. Powodzenia wszystkim, pistolet bojowy. W łapach każdego. Czyli co, wymuszona plus zebrana, tak? Czyli co znajdę, to moje. Dobra, lecimy. Po shot jego od razu, albo po kamizelkę jeszcze lepiej by było. Albo w sumie po jedno i po drugie. Można się wybrać. Okej, okay, już jedno minąłem. Jak? Słabo. Wo, co to za eksplozje? No przecież tam widzę, kurde, strzelam do niego, w głowę dostaję, no! Pięknie! Okej, panowie, gnieciemy i gnieciemy. Motorem! Ej, dobra, cię granat podniosłem. Pięknie! Dobra, jeszcze może tam trzeciego też machnę, bo gdzieś tam był. Niedaleko w sumie. Jak na wodzie są? Tam? Tutaj się chował jeden, kurde! Dobra, ale 3 kile zrobiłem. Chyba jednak służy mi gra pistoletem. Okej, okay, dobra, gdzieś tu się delikatnie schować. O, na przykład tu. Jeszcze bardziej. Ah, fuck! Kurde, nie wiem skąd. No ale cóż. Na każdego w deathmatchu przyjdzie pora. Oj, dobra, ale coraz mniej naboi. Niedobrze. No tu go przecież... To nie on? Albo tam? Albo tu? Nie, dobra, ruszam na niego. Rushym. No, kurde, już jakbym gościa, który stoi do mnie tyłem, nie porobił. To byście mogli na mnie mówić super lama. To znaczy, że było blisko po prostu, żeby to się nie udało. Dobra, schowajmy się w wagonie może, albo nie, albo zlepiej za. Muszę do kogoś wypatrzeć, nie. Dobra, to z tej strony. Pewnie ktoś się bije tam o wyrzutnie rakiet. Albo w sumie właśnie nikt. Może mi się udają zgarnąć, jest dla mnie. Jest i kamizelka, dobra, rush. Bierz ją, dobra. Przegrał ten pojedynek, czy żyje? Dobra, stuknij się chyba na kwaśne jabłko. Nie, dobra, nasz przeżył. Jak miło. Okej, okay, jakby co, pistolet cały czas mam. No wypieprzaj motorze, ja biegnę. Ło, czemu tu? Ale kiepskie miejsce. No, chyba że za tą kurmienką. Delikatnie lepiej. Dobra, wiecie co, zróbmy tak, bo pewnie nie będę miał okazji, żeby do końca to wykorzystać w ogóle. No, niech się przestraszą. Może jeszcze granacik albo z dwa. Komuś, ale nie, lepiej. Classico. El pistolero. Tam kogoś widziałem. Mooo, piękny headshot musiał pójść. Naprawdę piękny. Ja chyba spadłem na wyjątkowo niską pozycję w swoim teamie. Jestem chyba drugi dopiero. No kurczę, myślałem, że to ja będę koniem pociągowym do tego teamu. Ale to był nasz, nie? Aha.
i bynajmniej nie Kevin Nash z wrestlingu. Znany, dobra, ale spokojnie, tu, już się zatrzymaj. Trzeba delikatniej, powoli zmierzać do celu, dobra, tu. O, shit, jak słyszą chrupanie w wodzie, to niedobrze. Dobra, jak stąd wyglądamy z sytuacją, tu, ktoś, coś, jakoś coś, nie, okej. Dawaj tu. Gdzie jest ten koleś? No przecież jak go tam widzę, no a, dobra. No gdzie jest mój auto, ej, czemu on nie łapie? No czemu nie łapiesz? No, pięknie. Szkoda, że tak późno. Jakąś apteczunię, coś? Ej, dobra, jestem koło jakiejś apteczuni nawet. Tu koło nie przebiegam tak właściwie. Okej. Wo, kolo. Nie, spokojnie, kurczę, myślałem, że ten, właśnie padłeś. Mam shotiego? Mam. Jest i obrzyn na specjalnie właśnie takie okazje. Dobra, przeładować go, ale lepiej jednak ten pistolet. Dobra, muszę przeładować, sorry. Ale i obrzyn. O! No czasami nie padają po prostu tak, jakbyśmy chcieli, żeby padali. No, już myślałem, że zdąży uciec. Czemu tak mało naboi w magazynku? I czemuś tak wychylam? Dobra, mam jakieś granaty? Mam, tej, dobra. Hop, ale chyba ktoś go właśnie zabił. Co jeszcze tam? A niestety nikogo nie sięgnął. Ten granat. No! Yeah. Okej, dobra, schować się. Dobra, delikatny rush. Na, kurde, ale chyba... Nie wiem, to nie ja chyba go trafiłem. Choć wydawało mi się, że na samym koniec sięgnąłem celownikiem jego głowy. Byłoby zacnie. Dobra, jednak pistolet. Dajesz tu przez wagon, kurde. Dobra, obrzyn, na taki dystansik. No pff, rakietnica prosto w skrzynki. Ej, naprawdę my ledwo co prowadzimy. Nawet nie prowadzimy już, jest 30-30. Kolo! Trzeba się wziąć do roboty. Jest nas trzech w sumie. Jest więcej? Nie wydaje mi się, ale dobra, dalej, przeskakuj. No. No. Pff, i zahaczy. Gdzie? Kurde, to jest mój! Czemu nie ma oznaczników? No! Jest, dobra. No, czy. Dobra, zdążę. Jest, dobra, schowałem się, ale na jak długo? Ile przeżyję? Ale dobra, już sporą przewagę zrobiliśmy sobie z nimi teraz. Oj, kiepska widoczność. Żadna wręcz, kurde, oni mają lepszą. Jeszcze 3 punkty różnicy tylko. A w ogóle myślałem, że jest limit na 20 ustawiony, aż się okazuje, że nie. Ale chyba jednak ktoś go trafił. No, pięknie. Przeładuj, jeżeli masz czym. Niewiele tych naboi zostało, faktycznie. Dobra. Kitranka, delikatna. Muszą przebiegać, muszą wybiegać. Dobra, może bardziej tutaj na środku jednak. Jeszcze troszkę. No lutuj! No! Aaaa! Z drugiej strony mnie zdążył, no.
bez przesady nie można aż tak dać się kroić. Dajcie dolarki chociaż. Chociaż zarobię sobie coś. A i znowu jest tylko jeden kill różnicy. No czemu tu, ty łosiu? Dobra, chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się. No tam widziałem go przecież, no. No kurde, god damn it, shoot! No ale jest 40-40. 41, no nie! No a w końcówce dostaniemy baty. Dawaj, 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 za osłonę. Teraz każdy kill jest na wagę złota, każda śmierć, kurde, może spowodować, że nasza drużyna przegra. Dlatego szybko, szybko, od osłony do osłony. No przecież tam go widzę. No, kurde! Fuck. Podniosłem obrzyna, dobra, mamy przewagę. Okej, dobra. Chodźmy tędy. No! Kurde, to nie ja go zabiłem, ale trudno, nie o to chodzi, nie o to chodzi. Tu nie da się zabić teraz. Gdzie ty stoisz? Jest! Uhuhuhu! I wygrał team. Chyba ostatniego killa nawet trzasnęłem. Współczynnik zabójstw co najmniej 2-0, nieudane, no. Ta, jasne, że miał 2-0. Ej, ale 12310 dolców, zawsze godziwy zarobek za takie morderstwo. Czemu ja nigdy nie jestem na środku? Ja bym zasalutował grzecznie po prostu. Dobra. Koniec, to ja się w tym miejscu żegnam z wami. Ej, wygrałem w zakładach po raz pierwszy chyba. Od cholera wie jak dawna. Ha, jeden kill tylko. Więcej. Aj, byłbym pierwszy. Trudno. No tak, kochani, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej.